Cześć! Tak jak obiecywałam, kolejna część Historia Top Model. Zawsze z ogromną ciekawością wiele osób mnie pytało, jak to jest z tymi historiami, które opowiadamy w takich programach. To jest tak, że przychodząc do takiego programu, masz świadomość, że jednak musisz w pewien sposób otworzyć się na widza. Ktoś, kto cię ogląda, musi mieć świadomość tego, że ty, jako osoba w tym obrazku, masz takie same problemy jak ta i ta osoba. To jest specyficzne, bo będąc zamkniętym przez tyle czasu w takim małym kręgu osób, masz wrażenie, że osoba, która przeprowadza z tobą wywiad przed kamerą, ona jest twoim przyjacielem. Czy swojemu przyjacielowi nie powiedziałbyś o swoich problemach? Powiedziałbyś, więc jak oglądacie takie historie i macie świadomość tego i przez chwilę przejdzie wam taka myśl, że ktoś próbuje żalić się na swoje życie, czy też próbuje lecieć na jakimś współczuciu, to bierz się pod uwagę to, że nawet jak nie chciał tego powiedzieć, to osoby, które go otaczają, mogły go w ten sposób podejść, że po prostu był do tego zmuszony. Kolejnym takim psychologicznym zagraniem w tego typu programach opierających się na zachowaniach uczestników była kolacja szczerości, w której każdy z nas dostał kopertę i musiał odpowiedzieć na pytanie z tej koperty. No ja nie miałam problemu przez cały program ze szczerością. Jak mi coś nie pasowało, to mówiłam prosto z mostu i może dlatego większość osób odbierało mnie jako osobę chamską. Moja relacja z jednym z jurorów, czyli z Marcinem Tyszką, była dosyć specyficzna. Na co dzień, czyli na panelach, bo niestety prócz paneli to raczej nie widzieliśmy się z jurorami, i oni za bardzo nas nie znali. Troszkę mnie przezywał, troszkę mi dogryzał, często mnie krytykował. A poza tymi kulisami, czyli jak gdzieś tam mieliśmy okazję zamienić dwa słowa, jakby bardzo pozytywnie na mnie reagował. Uśmiechał się, troszkę żartował. Ja pozwalałam sobie na żarty do pana Marcina, czy do Marcina. I pamiętam, że dla mnie on, mimo tego, że tyle usłyszałam od niego złych słów, to był dla mnie moim ulubionym jurorem. Właśnie za wszystkie te śmieszne teksty, które słyszeliśmy, a których wy niestety nie słyszeliście, za docinki Dawidowi Wolińskiemu, no za tą całą atmosferę, którą naprawdę i tą całą historię, którą nam opowiedział o sobie, jak on doszedł do miejsca, w którym jest. Więc ja uważam go za bardzo fajnego człowieka, który ma jakiś pogląd na siebie, tak, że po prostu w taki sposób siebie widzi i to jest taki jakby jego mur od rzeczywistości. Kolejnym dla mnie bardzo trudnym etapem, a z drugiej strony bardzo emocjonującym, był pokaz duetu MMC. I pamiętam, że to był mój pierwszy w życiu tak profesjonalny pokaz z prawdziwą publicznością, mało tego, nie tylko z prawdziwą publicznością, ale także z publicznością, w której znajdowali się moi bliscy. I pamiętam, że jak zobaczyliśmy ich na takich backstage'owych monitorach, że tam siedzi nasza rodzina, to ja po prostu nie wierzyłam, że ktoś do mnie przyjechał. Z tego względu, że no, nie mam za dobrych kontaktów z moją rodziną, więc to nie tylko był stres wynikający z całego wydarzenia, ale także wydarzenia, które będą obserwować nasi bliscy. I to było coś, co jest nie do opisania dla mnie do tej pory, bo myślę, że to są wspomnienia, których nigdy w życiu nie zapomnę. Mało tego, to są wspomnienia, które budują tą moją całą drogę życiową. Kolejnym dla mnie dosyć trudnym momentem w całym tym programie była dla mnie sesja z Barra Fermi. Modelka, mało tego, top modelka, mało tego, ona mówi tylko po angielsku. Mało tego, musimy razem pozować. Weź tu dziewczyno z małej miejscowości, z niską samooceną, pozuj z top modelką. Ja byłam przerażona, ja nie wiedziałam kompletnie, jak mam się do tego zabrać, czy ja mogę ją w ogóle dotknąć. Przepraszam, mogę cię dotknąć? A tu mieliśmy pozować po prostu jak koleżanki. Ta sytuacja była dla mnie bardzo stresująca i sądziłam, że to są już ostatnie momenty moje w tym programie. Więc postanowiłam, że po raz kolejny dam z siebie wszystko i jakaś tam top modelka nie zbije mnie jakby z tej pewności siebie, którą mam przed aparatem. I Marcin Tyszka będzie ze mnie dumny z tego, jak pozuję, pracuję, bo wtedy Marcin Tyszka robił nam te zdjęcia. Kiedy jurorzy zobaczyli to zdjęcie i kiedy ja zobaczyłam to zdjęcie, i pamiętam, że była taka sytuacja, której niestety w telewizji nie pokazano.
To był moment, kiedy po prostu Dawid Woliński się wzruszył z tego powodu, jaki zrobiłam progres. Nie dowierzał w to, że można tak, tak pozytywnie zmienić się osoba i tak otwarcie słuchać uwag, które jurorzy mieli do mnie po prostu. Pamiętam, że Bar Rafaeli również bardzo mnie komplementowała. Powiedziała, że to jest dla niej zdjęcie jak z milionowej kampanii w USA, że ona by spokojnie to dała do największych projektantów i mało tego, powiedziała nawet, że ja lepiej wyglądam od niej. I w tamtym momencie pamiętam, że pomyślałam: Olka, chyba będzie finał. I ja płakałam z samej świadomości tego, że faktycznie może mi się coś w życiu udać. Mimo tego, że już zaszłam tak daleko, mówię, kurczę, nawet jakbym odpadła w tym momencie, nic się nie stanie. Zobacz, gdzie jesteś, zobacz, co zdobyłaś. Zobacz, kim teraz jesteś. Jak to się skończyło, jak doszło do tego, że odpadłam, co zmieniło się od tego panelu, w którym zostałam tak komplementowana, do momentu, w którym odpadłam. Tego dowiecie się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że przyjemnie się mnie słuchało i kolejnej części równie mocno nie będziecie się mogli doczekać jak tej. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Buziaki. Spociłam. A to było miłe. Bye bye!